Mamy piątek, weekendu początek i odkąd mamy naszą własną przyczepę, to bardzo lubimy piątki i nawet już nam coraz sprawniej idzie wsiadanie do przyczepy i wyjeżdżanie. Ktoś mi się tu pałęta. Dzisiaj będzie odcinek taki trochę inny o naszym Stelvio, holowniku, bo sporo pytań pojawiło się na Instagramie i na Facebooku, jak się ciągnie przyczepę tęże Alfą, więc trochę Wam opowiemy z tej wycieczki o autku. Ile pali Alfa, jak się jedzie z przyczepką albo bez? No więc sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś chce jechać ekonomicznie, bardzo ekonomicznie, czyli jak tak zwany dziadyga, no to 8 jest w stanie osiągnąć. Ale to jest tego minimalny poziom, 7,5 chyba mi się udało minimalnie bez przyczepy osiągnąć. Natomiast jak zaczepimy na nią przyczepę, która waży prawie 2 tony, w naszym przypadku tonę 800, no to spalanie zaczyna rosnąć gwałtownie, pomimo oczywiście przepisowej prędkości 80 na godzinę, jak sobie tempomat włączymy, no to dojdziemy do 13, nawet czasami powyżej 13. I to będzie takie spalanie przy takiej stałej jeździe 80 na trasie. Ale jeżeli ktoś ma trochę twardszą nogę, to tam górnego limitu nie ma generalnie. Górnego limitu nie ma również na wskaźniku, ponieważ nasz wskaźnik pokazuje do 15. Do 15. Jak jechaliśmy na niemieckiej autostradzie troszkę szybciej, to jakby limit nam się skończył, w sensie budzik nam się zamknął, jak to mówi Damian, i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, ile spalamy, bo po prostu on nie pokazuje więcej niż 15, ale było więcej niż 15, bo jakoś tak często odwiedzaliśmy stacje benzynowe. Także no, ale odkąd jeździmy 80, przełączę, odkąd jeździmy grzecznie 80, to rzeczywiście te 13, to jest okay. Te 13 jest ok. Także tak, jeżeli chodzi o spalanie. O spalanie. Gwoli ścisłości i wyjaśnienia. Alfa ma 280 koni, silnik benzynowy, 2 litry. Więcej szczegółów ja nie znam. Nie znam. Natomiast zna, to Wam powie. Zacznę tylko, jeśli chodzi o wagę tego samochodu, bo to może interesować niektórych. To generalnie Alfa jest samochodem bardzo lekkim, bo ona jest zrobiona z aluminium w większości i waży tonę 600. Więc jako teoretycznie mogłaby się słabo nadawać do ciągnięcia cięższych przyczep, ale ma dosyć sporo mocy i ta moc jakby rekompensuje i jeżeli się jedzie przepisowo 80, czy tam od 80 do 100 na powiedzmy niemieckich autostradach, to spokojnie samochód daje radę i nie ma z tym większego problemu. Jeśli chodzi o możliwość ciągnięcia przyczep przez Alfę, to też pewnie wszystkich interesuje, jak to wygląda. No to przyczepa, znaczy samochód ma DMC 2 tony 300, więc teoretycznie całkiem sporo może ciągnąć. Tylko, że to jest tylko teoretycznie ze względu na fakt, że nacisk pionowy na kulę ma tylko chyba 95 kg wpisany. Takim w homologacji samochodu jest taki punkt, w którym jest napisane, jaki może być pojedynczy nacisk na punkt w samochodzie. I tutaj w tym przypadku powiedzmy na kulę. I on ogranicza nas do 95 kg. No, mimo tego, że hak sam w sobie ma nacisk 120, to i tak teoretycznie nie powinniśmy bardziej obciążać kuli niż 95 kg. I to rzeczywiście jest odczuwalne. To znaczy, jeżeli jedziemy na pusto, tak jak teraz akurat, i przepisowo i ten samochód nie jest zbyt obciążony i ta przyczepa nie jest zbyt obciążona, to wtedy nie ma żadnego problemu, jedziemy sobie, wszystko jest fajnie. Natomiast w przypadku, kiedy dociążymy przyczepę na przykład rowerami na dyszlu, a już nie daj Bóg elektrycznymi, które są dużo cięższe, a i do tego włożymy sobie ze 2 butle gazowe, dajmy na to do bakisty i jeszcze parę innych gratów. I 2 dzieci na tylnych siedzeniach. I 2 dzieci na tylnych siedzeniach. To już widzimy od razu, że Alfa siada całą dupą, że tak powiem, siada i jest dosyć mocno dociążona z tyłu i
dodatkowo jeszcze samo dociążenie powoduje przyczepę i się jeździ dużo ciężej i czuje się praktycznie każdy przejeżdżający jakiś mały wybój, coś takiego, od razu jak takie huknięcie jest. To nie jest normalne zachowanie się przyczepy czy samochodu, tylko naprawdę jest takie porządne pizgnięcie przy każdym takim przejeżdżaniu przez jakieś garby, progi i tego typu. Mimo że to się robi bardzo powoli, to i tak no, odczuwa się to dosyć tak sakramencko w tym zestawie, jeżeli się go przeciąży niestety. A przeciążyć jest łatwo ze względu na ten nacisk pionowy na kulkę. A propos tego właśnie przejeżdżania przez progi i tego trzaskania. My jak jechaliśmy poprzedni raz, byliśmy właśnie mocno dociążeni. I my jak jechaliśmy na wakacje długie, bo do tej pory kiedy braliśmy przyczepę, to przypożyczaliśmy, to były zawsze długie wakacje. Także jechaliśmy z dzieciakami, z rowerami, jeszcze w bagażniku była dodatkowa lodówka z jedzeniem, jakieś napoje. No, byliśmy rzeczywiście załadowani mocno. I na każdym progu, po prostu w każdej wsi było trzaśnięcie, mimo że Damian po prostu tam jechał 10 na godzinę chyba, znaczy to już było takie tempo, że już się wolniej nie da, to jest bardzo mocne trzaśnięcie. I stąd, kiedy wjeżdżaliśmy na słynny Camp 66 i wtedy walnęliśmy tymi oknami, to my po prostu byliśmy przekonani, że my znowu walnęliśmy tym podwoziem, zawieszeniem, nie wiem, resorami, no nie, do końca nie wiemy co tam wali tak naprawdę. Ale to wali. No teraz ale wali tylko jak jesteśmy ciężcy. Bardzo ciężcy. Tak. Bardzo ciężcy i przeciążeni nawet jak jesteśmy. Tak. Czyli już przekraczamy tą granicę tam 90 paru kilo na nacisku na kulę. Mimo że sama kula, bo tak jak mówiłem wcześniej, ona ma wytrzymałość 120 kg, to jednak punkt w samochodzie nie może być obciążony więcej niż te 95 do 100 kg. I koniec. I to jest odczuwalne. Także, jakbyście chcieli na przykład kupować Alfę jako holownika, to wszystko fajnie, pięknie, jeżeli jeździcie nie za ciężką przyczepą, jeżeli jeździcie w dwójkę i jeżeli nie macie tendencji do zabierania na przykład rowerów elektrycznych ze sobą. Natomiast jeżeli chcecie załadować wszystko i wyjechać na 3 tygodnie, no to Alfa jest wątpliwym wyborem. No jest troszeczkę za lekka po prostu. Bo jest za lekka. Jest za lekki motor. Uwaga, uwaga, raport drogowy. Patrzymy jakie mamy spalanko po około 200 km i wychodzi nam 11,2, czyli spalanie jakiego ten samochód z przyczepą też jeszcze nie notował. Wynika to z faktu, że jechaliśmy zwykłą 11, a nie S-ką jak do tej pory zawsze nam się zdarzało i być może dlatego ta prędkość była średnia dużo niższa, a tym samym i spalanko też dużo niższe. Da się, 11,2 krajowymi drogami. Stanęliśmy sobie na mopie, tak zwanym, i tak wam jeszcze pokażę jak wygląda zestaw z tą Alfą, a w zasadzie tak sobie chyba nagram na pamiątkę, bo tak prawdę powiedziawszy kręcimy wam o tej Alfie, ale już się z nią żegnamy, bo ogólny wniosek jest taki, że ona naprawdę jest dla nas za mała do ciągnięcia tej przyczepy. Widzicie, ona... Nie widzicie, ale ona jakby jest naprawdę nisko osadzona, a jesteśmy kompletnie na pusto jedziemy. Nie mamy ze sobą... Ale jakiś tir przejechał. Nie mamy ze sobą ani rowerów, ani jakiegoś bagażu, ani dzieci nie mamy ze sobą. Tak jedziemy na weekendzik w zasadzie, no wiecie, dwie pary majtek i koszulka na zmianę. A ona i tak siedzi nie za wysoko. Także prezentuje się pięknie, jest dosyć charakterystyczna na drodze, bo tak ostatnio nam dwa razy się zdarzyła sytuacja, że ktoś nas namierzył po tym, że Alfa z przyczepą jedzie. Teraz będziemy bardziej incognito. Wygląda ładnie, ale no nie sprawdza się, nie daje rady rzeczywiście z dużym obciążeniem. Także jeżeli rozważacie zakup Alfy Stelvio, to tak jak mówimy, do jazdy z małą przyczepką, lekką przyczepką i bez rowerów na dyszlu. S-ką jechaliśmy tylko chwilkę, bo rolnicy nie pozwolili na więcej i zablokowali i musieliśmy znowu jechać opłotkami przez Koszalin. Ale tak jak widzicie, nawet
po kilkunastu kilometrach już spalanie wzrosło do średniej 12. Także to jest to, co mówiliśmy, że przy jechaniu 80 na godzinę to poniżej 14 to raczej nie schodzi. A tu taka mała niespodzianka. My sobie stoimy tam. Jak widzicie, za oknem zaczęło lać. Przyszliśmy akurat z plaży. I tada! Hejka! Nasi przyjaciele przyjechali na kawę. Dobrze, że ciastek więcej wzięłam z domu. Oni mają kawę, my mamy ciastka. Także nam taką niespodziankę zrobili dzisiaj przy sobocie. Niespodzianka superowa. I będziemy sobie teraz razem kawować. No jest też Fado. Fado, uśmiechnij się. Tak, ty jesteś główny bohater tutaj. On już czeka na ciastko najbardziej. Leje nam strasznie, ale spacer zdążyliśmy zaliczyć, więc to fajnie od was było. Wieczór. Siódma, to wieczór. Te wszystkie kamperowe to przyczepie. Po 500 zł za sztukę, nie? Byliśmy na zakupach w Action. Co Damian kupił w Action dzisiaj do przyczepy? Ja w Action do przyczepy kupiłem narzędzie, które będzie używać moja żona w nocy. Latarkę? Brawo, blisko. No co? To się nazywa wtyk czy stick, ale to jest chyba jakieś oralne narzędzie. Boże, będą to dzieci oglądać. Krzesła kupiliśmy, a Bartek ma chyba krzesła, podobne. Jezu, jaka nuda. Bartek ma chyba podobne. To jest tak, nie, bardzo podobne, dokładnie. Tak ciemno, że nic nie widać na tej kamerze tu jest. Macie jakieś drugie światło? To jest trochę jakby silniejsze z tych plastików wszystkich, ci powiem. Ale ogólnie tu jest nasza wyżerka wieczorna. Jak już jest impreza, to nie, impreza. Nie, nawet dokładnie taka sama jest tej. Myślę, że to będzie coś podobnego. No. Mamy niedzielne, już popołudnie, bo to już prawie 13. I się zbieramy z kempingu. Damian już wszystko poodłączał i przyłączamy autko. Nie pokazałam wam za bardzo kempingu, bo zimno było bardziej niż zimą w górach. Także nawet się nie chciało za bardzo chodzić. Tu są sanitariaty. Z jednej strony męskie, z drugiej strony damskie. Jest tutaj taka mała kuchnia do mycia naczyń. A chyba nawet Paulina tam jeszcze myje naczynia. Zobaczymy może, czy nie. Czy już umyła? Nie, już umyła. Tu jest taka mała kuchenka. Miejsc jest całkiem sporo. Jest mały plac zabaw. Pani w recepcji bardzo uprzejma. Tutaj letnie zmywaki. Jest pralnia. Z drugiej strony tam są damskie sanitariaty. Sanitariaty są ładne. Nie będę wam pokazywać kibelków, bo to co tam pokazywać, ale są naprawdę ładne. Uwierzcie blondynce na słowo. Placyk zabaw mały, ale jest. Do morza z buta jakieś 300 metrów. Prostą drogą. Także daleko nie jest. Parcele są częściowo takie, widzicie, jak mają nasi przyjaciele, jakby w... No taka trawka, błotko. Częściowo są utwardzone. My wybraliśmy taką utwardzoną. Było podłączenie i do prądu, i do wody, i bezpośredni zrzut szarej wody na parceli, także było to bardzo wygodne, nie trzeba było nigdzie z konewką biegać. Podobało nam się. O, tutaj jest właśnie ten placyk zabaw i w tamtą stronę nad morze. Zaraz będzie na mnie mąż krzyczał, że mu nie pomagam, więc jednak chyba do niego wrócę. Ale słuchajcie, naprawdę w górach nie było tak zimno jak tutaj, mimo że jest w zasadzie miesiąc później. Bartek podpięty? Podpięty. To jeszcze my się musimy podpiąć. No i jakby też ostatni raz możecie oglądać naszą Alfę w akcji, bo to już będzie nasza ostatnia podróż z Alfą jako holownikiem. Ciekawe, czy to Damian teraz wykręci jakoś. Dlatego też kręciliśmy wam tutaj takie parę informacji o tym, czy ona się sprawdza jako holownik, czy nie sprawdza. No nam się nie do końca sprawdziła, także dzisiaj wracamy do domu, a jutro odbieramy nowy holownik, o którym wam też nakręcimy filmik, jak już... co on tu kombinuje? Jak już pierwszą podróż nim zrobimy. Będzie to niespodzianka. Tak jak mówiliśmy,
lusterka pokażę. A, lustereczka. Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy w świecie. Najpiękniejsza jestem ja, Alfa, ale jestem za lekka i mam za nisko hak i nie mogę jeździć więcej z tobą. To powiedziały lustereczka. Także jest piękna, można ją pokochać, kolor ma piękny, takie opony, znaczy te felgi ma takie piękne, jak my to mówimy, telefony. Oczka ma piękne z przodu i z tyłu. Będziemy ją wspominać z miłością, prawda? Tak. Tak. Następny nie będzie taki piękny, ale będzie wołem roboczym. Gołąb. Nie, mewa. Mewa zostawiła swój ślad. Słuchajcie, w nocy tak po prostu padało, wiało, nad ranem śnieg padał. Także wiosna w pełni. Nie nagraliśmy wam zbyt dużo z tego wyjazdu, bo było za zimno i nie chciało się nawet wyciągać kamery. Znaczy zdejmować rękawiczek się nie chciało. Naprawdę, zimnica. Ale Ustronie Morskie polecamy. Co prawda to tak na wiosnę wymarte kompletnie, ludzi nie ma, ale to też fajnie. Knajpy puste, ale nam niepotrzebne, bo jedliśmy swój prowiant. Towarzystwo wyborne przyjechało za nami. Także też fajnie. No i co? Kolejny wyjazd dopiero w kwietniu z nowym holownikiem. Także widzimy się. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają. Pozdrawiamy tych, którzy coś tam do nas napiszą. Bardzo to jest miłe i sympatyczne. I spadamy. To jeszcze ostatni rzut na kemping. Bo ja ciągle gonię tą przyczepę. Wyjazd jest taki znowu, no w dzień to spoko, ale wieczorem jak przyjechaliśmy, znowu było ciemno. To wyjazd był taki, no dosyć ostry. Kopareczki dzisiaj grzecznie stoją i nie działają. Coś mnie tu goni, jakiś łobuz. Już idę go tam sprawdzać. Dobra, czy pan mnie zabierze? Proszę, biorę. Dobra, to się zabieram na stopa i jedziemy do domu. Kemping pod Brzozami żegnamy. To mówiłam ja, zmarznięta, z czerwonym nosem i znowu z zdrętwiałą szczęką. Tak już mam, kierowca. Możesz to wszystko tam zrobić. Mogę. Skręć w lewo na rondzie i zjedź drugim zjazdem. Teraz nie gada. Chcieliśmy wam pokazać jeszcze tak w temacie samochodowym nawigację, ponieważ na tej googlowskiej jak jeździliśmy, to właśnie potem ciągnęła nas ciągle jakimiś wichurami, opłotkami. Nieszczęsna nasza podróż do Karpacza była tego przykładem. Także postanowiliśmy tutaj spróbować i Damian kupił aplikację TomTom. TomTom? TomTom Go. Tak, TomTom Go. Nie trzeba kupować urządzenia, wystarczy kupić aplikację. Ona jakby jest na całą Polskę, na Europę to jakby nie jest, ale jest na całą Polskę. I za całoroczny taki abonament 170 zł jest koszt rocznego abonamentu. I faktycznie jak teraz jechaliśmy, no teraz akurat nic nie zobaczycie ciekawego, no bo już wjechaliśmy na Eskę. Natomiast bardzo rzeczywiście fajnie prowadzi szerokimi trasami, nie wprowadziła nas w żadne... Tak? Jedna uwaga, ona prowadzi nas szerokimi trasami, dlatego że to jest nawigacja dla ciężarówek i daje możliwość wprowadzenia wymiarów zestawu, jakim jedziecie, czyli jaki jest ciągnik, jaka jest długość przyczepy i szerokość przyczepy. To jest istotne przy przyczepach właśnie o szerokości 2,50, bo nie każda droga się nadaje do tego po prostu i często na tych takich googlowskich drogach mieliśmy kłopot z tym, że były za wąskie te drogi, żeby się minąć nawet, tak, a tu zwłaszcza w nadmorskich miejscowościach to tam
te dróżki sami wiecie jakie są, także samochodem przejedziesz, a przyczepą już niekoniecznie, więc dobrze mieć gdzieś taką, która po prostu pozwala wpisać wymiary zestawu. Tak, no. A chodzi o to też, że no koszt nie był jakiś tam wysoki, jeżeli kupujecie jakieś całe urządzenie z nawigacją i tak dalej, no jest on dużo wyższy, dużo wyższy. Natomiast tutaj w smartfonie normalnie wbite i ładnie to działa. Rzeczywiście nic nas nie wprowadziła przez całą trasę, było fajnie. Także polecamy, jak coś to pytać w komentarzach, odpowiemy. Jeszcze a propos tej nawigacji, bardzo fajne jest to, że wpisujecie sobie przybliżoną prędkość, z jaką będziecie jechać swoją przyczepą i wtedy pokazuje realny czas, kiedy dojedziecie do celu. Ponieważ jak jedziecie na googlowskiej, no to wiadomo, że ona sobie oblicza czas jazdy samochodu i nie możecie tych parametrów zmienić. Znaczy nie wiem, może możecie, ale my żeśmy nigdy nie odkryli takiej możliwości, więc nam się wydaje, że nie możecie. Natomiast tutaj, ja Wam przełączę, wpisujecie sobie parametry i tutaj nam pokazuje czas 18:05, że będziemy w domu. I faktycznie ten czas jest, także to jest bardzo fajne, że nie musicie sobie tam dokładać, że dobra, pokazuje 5 godzin, to będziemy jechać 7, tylko rzeczywiście tyle, ile jest, tyle jest. Także tym bardziej polecamy ten produkt. Nie jest sponsorowany. To zobaczcie, ona dosyć ładnie tak graficznie też pokazuje, którego pasa się trzymać. Powie coś do nas, czy nie powie? Oczywiście, jak włączamy kamerę, to nie gada. Ale widzicie jakieś zakręty, to może zagada. Pokazuje ładnie prędkość, z jaką możecie się na danym odcinku poruszać. Po 200 metrach skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem. Następnie na końcu drogi skręć w lewo. Ładnie mówi. Lepiej niż Krzysiu Chowczyc, który mówił kieruj się na południowy wschód. Zobacz, takie dosyć wyraźne są też te drogi. Nie pokazuje 7 dookoła, że macie sobie tam znaleźć, w którą macie skręcić, tylko rzeczywiście... Na końcu drogi skręć w lewo. Dobre. Jak po sznurku Was prowadzi. Skręć w lewo. Także opowiada ładnie. Słuchajcie, to właśnie to spowodowało, że znowu ujechaliśmy gdzieś jakimiś dziwnymi miejscowościami, aczkolwiek no nie było strasznie, znaczy w sensie wybrała chyba nawigacja sensowną, no bo to znowu blokada. Także od miesiąca skądkolwiek próbujemy wrócić, to nie możemy jechać Eską, tylko ciągle nam nasi rolnicy utrudniają życie. Nawigacja to ładnie wychwyciła tutaj, że jest, widzicie, na czerwono się świeci, że jest protest. Zaraz się wbijemy już chyba na tą Eskę, bo oni tutaj jakiś węzeł blokowali. Ale powiem Wam, no nie wiem, jaki jest Wasz stosunek do tych strajków, ale to zaczyna być trochę upierdliwe, bo jak się tą przyczepą jeździ i Wy sobie planujecie, że pojedziecie Eską i będzie miło i przyjemnie, a potem... S11 przez 47 km. A potem lądujecie po prostu na tych wsiach, gdzie można jechać 30 na godzinę. Czy to jest niebezpieczne? To jest niebezpieczne, bo tą wielką przyczepą naprawdę nie idzie się minąć. No mówię, my przypominamy, że mamy 2,50 i potem w tych wsiach po prostu jedzie coś z dużego z naprzeciwka i jest mały klops, bo drzewa po bokach. Tak pół biedy. W ciągu dnia to można sobie tam jeszcze jakoś to wszystko zobaczyć i widzisz, jaką masz odległość i tak dalej, ale jak się wybieramy czasami popołudniem i teraz jest szybki zmrok, zapada przecież jeszcze cały czas i trafiamy, że na przykład wieczorem nas bywali gdzieś, ta nawigacja z głównej drogi zupełnie gdzieś bok, to wierzcie mi, że można się spocić prowadząc taką przyczepkę przez te wszystkie nasze
ja to nazywam podwórka, bo czasami tak to wygląda naprawdę, więc nie da się tego przewidzieć, bo niby te protesty są oznaczone, ale czasami są, czasami ich nie ma i to tak bywa różnie z tym, naprawdę. A w sumie to nas wyprowadziło, no nie jechaliśmy podwórkami tak naprawdę, było tak na styk, ale znalazła dobrą drogę i ona jakby też pokazuje, gdzie nie wolno wam skręcić, także jakby gdzie ten, z tym składem, którym jedziecie, na tej mapie ładnie, no, nie uchwyciłam tego, ale ona pokazuje, że na przykład tam w prawo, w lewo, tam wam nie wolno jechać, czyli jakby zakładamy, że tam się po prostu nie zmieścicie, bo to już nawet nie jest, że nie wolno, że jest zakaz, tylko że ona wie, że tam będziecie mieli problem. Także to się rzeczywiście przydaje. A od dzisiaj nasza przyczepka będzie miała nowy holownik, taką bestię olbrzymią, Sankyang. Trochę miała na początku ksywę Sankyang Jivolang, ale z drugiej strony kojarzy mi się z taką prezydencką bestią amerykańską. Ja wiem, że to nie ta marka, ale jest naprawdę ogromny. O, na Manfuciu. Tutaj w zestawieniu jeszcze z Alfą, więc są dwa. Dużo mniejsza Alfa. Alfa mniejsza, to prawda. Niż ten byk. On coś z bestii ma, faktycznie. No ma coś z bestii, nie? Tak. Więc chyba nie dostanie ksywy Jivolang, tylko dostanie ksywę bestia. To ma fajne te roletki, tak? Tak, widziałam. Ma roletki dla dzieci, nie będą narzekały, że foteli. Grzanie foteli z tyłu? Tak. No. Nakręcimy wam osobny film, jak już się kiedyś podepniemy i pojedziemy. Tymczasem Damian odjeżdża swoją bestią. A ja będę go gonić. Jeszcze Alfą, ale to już ostatni nasz dzień z Alfą i idzie do ludu.